Odświeżona pierwsza część świętych, czyli jednak coś nowego i dużo lepszego? Czy rzeczywiście nowe Saints Row jest aż tak ugrzecznione, że bliżej mu do serii GTA? Jak wypada to pod względem poprzednika i przede wszystkim, czy warto w to zagrać? Zaciekawiłem? No to zaczynajmy! Siema, podzielę się z wami moją opinią na temat nowego Saints Row i na początku muszę się wam do czegoś przyznać. Z jedynką, z oryginałem, nie miałem wcześniej do czynienia, więc to było moje pierwsze podejście, moje pierwsze starcie z początkiem przygód świętych. A, no i taka jedna rzecz na wstępie, jak nazwać tę część? Czy jest to Saints Row Reboot, Saints Row 5, czy może po prostu Saints Row z 2022 roku? Fabularnie zaczynamy grę od prostego samouczka. Jesteśmy jednym z żołnierzy firmy paramilitarnej Marshall. Jak to bywa w świętych, musi się dużo dziać, więc od samego początku mamy wybuchy, strzelaniny, gonitwy, pościgi, czyli standardowo jak to w tej serii bywa. Oczywiście nasze super wyczyny zostają odpowiednio wynagrodzone. Czytajmy się, staramy, robimy co możemy, a finalnie i tak dostajemy premię w wysokości pustej koperty. I tak, cały czas nasze poświęcenie nie zostaje w jakikolwiek sposób wynagrodzone do momentu, aż zostajemy awansowani na szefa ochrony. No ale cóż, miało być tak jak zawsze, a wyszło jak zwykle. Inna grupa pod nazwą Idole odbiera nam pewną księgę i no cóż, zostajemy zwolnieni. Dla mnie osobiście wstęp nie był za długi, pokazał cały zarys i przede wszystkim zamysł powstania świętych, gdzie od grupki biednych przyjaciół, a w grze nazywanych rodziną, stajemy się potęgą. No właśnie, mamy przyjaciół, od których przede wszystkim dostajemy misję. Mamy gościa, który cały czas śmiga bez koszuli. Bez koszuli, bez koszulki, po prostu z gołą klatą, a jego zamiłowaniem są muza i balet, więc tak, mówiąc balet, mam na myśli imprezy. Typa, który jest specyficzny przez swoją niezdarność i nazwijmy to wyjątkowość, po całkiem fajną czarnulkę, której zamiłowaniem jest motoryzacja. Każdy z nich jest inny i do każdego można się po prostu przywiązać, przyzwyczaić, mimo że czasami zachowują się trochę zbyt młodzieżowo i hipstersko, ale tak do przeżycia. Natomiast główny wątek fabularny jest naprawdę dobry, tym bardziej dla osób, które, no jak w moim przypadku, nie znają oryginału. Napady, ratowanie przyjaciół, jak i umacnianie więzi z naszą ekipą. To wszystko wypada nawet lepiej niż dobrze. Przyszła pora na misje poboczne i dodatkowe aktywności, bo tego nie mogło zabraknąć, tym bardziej, że stanowi to lwią część całej rozgrywki w Saints Row. Mamy tutaj zdobywanie terenu dla naszej ekipy, gdzie kupujemy różnego rodzaju inne dodatkowe działalności. Dla przykładu, zwyczajna firma zajmująca się odholowywaniem aut pod przykrywką wykrada inne dobra od innych gangów, na przykład duży mocny silnik, no bo w sumie czemu nie? Każdy z nowych interesów ma parę mini zadań, każde są inne od poprzednika i zanim zaczną się mnożyć, po prostu się skończą. Powróciło coś, co uwielbiałem z części trzeciej, czyli wymuszanie odszkodowań. Co jest naszym celem? Rzucanie się pod pędzące samochody i robienie jak najwięcej kombosów. Może i jest to banalne w założeniu, ale tak dobre, że przy kolejnej części po prostu no musi się to znaleźć. Co dalej? Będzie nam dane wykonywać zabójstwa na zlecenie od innych osób, zaczynając od prostych, a jednak ciekawych minimisji z aplikacji Wanted, gdzie naszym celem jest eliminacja oponenta, wow, co za zaskoczenie, poprzez szaloną jazdę na dachu samochodu i likwidowanie wrogów, na przykład pomagając w ucieczce z napadu. Transport helikopterem cennej zawartości jest gdanie przez pustkowia autem z niewiadomą zawartością, oczywiście, że jest, no i teraz uwaga, wisienka na torcie, czyli coś, co najbardziej lubię z dodatkowych aktywności. Wyskakujemy z Wyskakujemy z helikoptera, a naszym celem jest dotarcie poprzez szybowanie w powietrzu na dachy wieżowców i podkładanie ładunków wybuchowych pod anteny. Co może pójść nie tak? Nie mówię tutaj o ochroniarzach, którzy będą nam przeszkadzać, czy nawet upływie czasu, jest to rzecz oczywista, ale o tym, że to my możemy po prostu nie trafić w budynek, a serio, to się zdarza. Dodatkowych aktywności rozsianych po całej mapie obstawiam, że nikomu nie powinno zabraknąć. Od zbierania takich palet z nielegalnymi substancjami, tak, chodzi mi o naukołyki, przez poznawanie historii danego obiektu turystycznego, a kończąc na szukaniu obiektu, w którym możemy robić zdjęcia. Masa rzeczy, którymi możemy się zająć w międzyczasie. Możemy też upiększać naszą bazę świętych poprzez, uwaga, robienie zdjęć. Ale co mam na myśli? W świecie gry są obiekty, które połyskują na kolor fioletowy. Cyknięcie im fotki odblokowuje ów przedmiot i możemy go postawić w naszej kryjówce. Jak w grze znalazł się taki detal jak dopieszczanie wyglądu naszego domu, no to oczywiście
oczywiście kreator postaci też jest. Nie mówię tego ironicznie, ale genialnym pomysłem Volition było udostępnienie kreatora postaci przed premierą. Po pierwsze, mieliśmy czas na spokojnie upiększać naszą postać i zrobienie ją na bóstwo, tak jak chcemy, ale po drugie, można było podziwiać pracę innych, gdzie nieraz było widać, jak wiele czasu i talentu niektórzy musieli na to poświęcić. Co za tym idzie? Tak, kreator postaci jest bardzo rozbudowany, jeżeli masz talent, masz chęci, masz czas, spoko, baw się, czemu nie? Zmiana ubioru naszej postaci? No też, oczywiście, musiała się znaleźć. Po całej mapie rozsiane są sklepy z masą ciuchów, a co za tym idzie, nie ma dwóch takich samych sklepów. I to akurat jest plus, jak i minus. Plus za wyjątkowość danego sklepu, a w rzeczywistości to my musimy dymać do wszystkich, by po prostu znaleźć odpowiedni dla nas ubiór. Ale jest też i druga strona medalu, ponieważ na duży plus zasługuje kustomizacja kupionych przez nas ubrań poprzez zmianę koloru czy materiału, na jaki chcemy, więc jeżeli ktoś lubi się tym bawić, no to będzie mega zadowolony. Tuning naszej postaci jest, no to oczywiście musiał się pojawić tuning naszej fury. Kolejny raz, jeżeli ktoś lubi spędzać czas w warsztacie, lubi spędzać czas w garażu, po prostu dopieszczając swój bolid, no to tak, ma tutaj naprawdę co robić. Otwarty świat gry jest dobrze przemyślany i różnorodny. Mamy centrum, gdzie widać przepych, a także biedne dzielnice, jak i pustkowia otaczające miasto. Rzeczywiście przyłożono się do dopieszczenia lokacji. Nie jest to na zasadzie kopiuj wklej, a będąc pierwszy raz w nowym miejscu, podziwiałem je jak turysta Sosnowca. A, no i jeszcze nie sposób nie wspomnieć o muzyce w grze, która po prostu pasuje, jest dobra, no i jest klimatyczna, a w misjach idealnie się zgrywa z tym, co właśnie dzieje się na ekranie. Serio, dla mnie siadło, po prostu poezja. No właśnie, mówię o samych plusach, a gdzie minusy tej gry? No, trochę ich jest, ale po kolei. Dużo osób uważa, że najnowsze Saints Row jest za bardzo ugrzecznione i to nie to samo co kiedyś. Moim zdaniem, i chcę to podkreślić, jest to taki złoty środek. Szczerze, nie brakuje mi wielkich dildosów z części trzeciej, czy dmuchanych lalek i non-stop pojawiających się podtekstów seksualnych. Trójka była na pograniczu dobrego smaku, ale to było akceptowalne i dobre, śmieszyło, bo było dozowane. Natomiast część czwarta była totalnym przegięciem pod każdym względem. Coś, co śmieszło za pierwszym razem, po 20 stawało się żałosne, po prostu. Powiem to jeszcze raz, dla mnie najnowsze Saints Row to złoty środek. Serio, pojebanych akcji nie brakuje, humor jest dozowany, nie przegięty, a szczucie tanim cycem zostało zepchnięte po prostu na inny tor. W wersji PC-towej jest dużo błędów, rozumiem, jasne, tutaj Ragnol ma śmieszyć, bawić, ale, to co się tutaj działo, to zresztą, będzie o tym odcinek, na pewno. Mamy ładną grafikę, ba, nawet jest opcja śledzenia promieni, gdzie musiałem szukać tego w grze na siłę. Lustra nie działają, a odbicie światła od okularów mojej postaci było dziwne, jakby za mgłą, coś tutaj nie zadziałało jak powinno. Tak samo odbicia w wodzie. Z bliska okej, natomiast z daleka bardzo średnio. Grze po prostu brakuje szlifu, takiego porządnego patcha, gdzie wszystkie niedociągnięcia zostaną załatane. Pewnie taki kiedyś będzie, ale kiedy? A jeszcze jedna rzecz, taki mały detal, ale to po prostu zrozumie każdy PC-ciarz, że kto mądry, kto ustawia na klawiaturze kłócanie pod przyciskiem Q? Serio, Q? Czy warto zagrać w najnowsze Saints Row? Powiem wam, że moim zdaniem tak. Fakt, jest to ta sama historia opowiedziana jeszcze raz, ale w lepszym i ładniejszym wydaniu z nowymi pomysłami. Tak jak wspomniałem, brakuje szlifu, ale liczę na to, że zostanie to jakoś naprawione, a kolejna część będzie już wisienką na torcie. Co do ugrzecznienia tego tytułu, no to już kwestia indywidualna, no bo przecież każdy ma swój gust. Osobiście dla mnie była to gra dobra, jak nie bardzo dobra, gdzie oczyściłem mapę praktycznie całą, a co za tym idzie, chciałem to robić. A, no i oczywiście ja ogrywałem wersję PC-tową, natomiast konsolowa może się różnić, na przykład ilością błędów i tam na pewno nie ma kucania pod kół. A jak jesteś ciekawy samego początku gry, no to zapraszam na mojego streama, ewentualnie jak jesteś ciekawy easter eggów też Saints Row'a, no to link tak macie w opisie. Jakie jest wasze zdanie na temat najnowszego Saints Row? Graliście albo chcecie zagrać? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do was. Natomiast na dzisiaj to już wszystko, dzięki za poświęcenie. Czas. Trzymajcie się, do następnego i cześć! Someone in here. Fuck off.